Fundusze unijne są ogromnym dobrodziejstwem nie tylko dla naszego miasta, ale w ogóle dla naszego kraju. Dzięki funduszom unijnym, którymi w Urzędzie Marszałkowskim zarządza pan marszałek Marcin Bugajski, niewątpliwie w sposób, no po prostu to jest skok cywilizacyjny, jak poprawiła się infrastruktura naszych instytucji kultury. Teatr Powszechny zyskał małą scenę, wyremontował się Teatr Wielki, wyremontowała się Filharmonia. Z miejskich instytucji w tej chwili remontuje się Teatr Arlekin, ale przecież ogromną metamorfozę również przeszło Muzeum Włókiennictwa. Dzięki temu dzieci zyskały tam swoje miejsce i Muzeum Interaktywne, gdzie uczą się i poznają historię naszego miasta, dowiadują się, czym był w ogóle przemysł włókienniczy, poznają różne ciekawe historie z życia naszego miasta. Myślę, że gdyby nie fundusze i gdyby nie przychylność Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkim pana marszałka Bugajskiego, to na pewno dużo trudniej by się nam pracowało w sferze kultury. Natomiast trzeba przyznać, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem Bugajskim jest naprawdę wzorowa. I wszystkim miastom życzyłabym takiej współpracy między Urzędem Miasta i między Urzędem Marszałkowskim. Te dwa samorządy muszą zawsze iść w jednym kierunku.